Simu Maniacy, z tej strony Simka Daga. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś przygotowałam dla Was kolejny krótki speed build z dość małym, takim niepozornym domkiem, bym powiedziała. Oczywiście zbudowanym bez żadnych dodatków, jest tutaj tylko i wyłącznie sama podstawka. Nie pozostaje mi już nic innego do powiedzenia, jak zapraszam Was cieplutko do oglądania. Dobrze, moi drodzy, tak więc domek, który tutaj dla Was zbudowałam, nie bez powodu nazywa się Białym Maluchem, bądź też zaczęłam na niego mówić Bieluch, jak montowałam ten filmik, a to dlatego, że jest po prostu cały, calutki jest biały z zewnątrz i mega, bardzo mi się to podoba. Nie wiem, tak jakoś mam takie wrażenie, odczucia, jak go budowałam, że ma taki delikatny vibe jakichś wakacji, jakichś, nie wiem, Włoch, takich cieplejszych miejsc po prostu. I jest tutaj o dziwo inny kolor dachu niż zwykle daje, czyli zwykle daje czarne, ewentualnie białe. Tutaj mamy taki złoto-beżowy, bym powiedziała, lekki pomarańcz. Dlatego, że całkiem fajnie pasuje mi to do tych elementów drewnianych, które dodałam do tego domku. A mamy tutaj, przeważa nam takie jasne drewno, bym powiedziała, że nawet różne rodzaje jasnego drewna, bo niektóre drewna są jaśniejsze, a inne nieco ciemniejsze, ale nie są ciemnobrązowe. Tak więc trochę to zagmatwane, ale po samym obrazku możecie sobie zobaczyć, że jest naprawdę dużo rodzajów tego jasnego drewna. Dobrze. Domek wydaje się być niepozorny, bo jest parterowcem. Jest na małej parceli, bo na 30 na 20 kratek, ale jak zajrzymy sobie do środka, a co będziecie mieli na samym końcu, oczywiście plan, rozpiskę, gdzie jakie pomieszczenie, jak ja to widziałam, bo wszystko macie podzielone, ale nie umeblowane, tak jak zwykle oczywiście. Wydaje się naprawdę być niepozorny, ale pomieści Wam, no myślę, że na spokojnie nawet 6-osobową rodzinę, gdyż mamy tutaj 3 naprawdę duże sypialnie, przy czym jedna oczywiście jest zbudowana z przeznaczeniem dla sypialni rodziców i ona ma oddzielną łazienkę i mamy 2 sypialnie większe. Jedna ma wyjście na balkon, tak jak sypialnia rodziców, i ta sypialnia może być dla starszego dziecka, na przykład na jakiegoś nastolatka bądź 2 nastolatków. I kolejna sypialnia jest również tych samych rozmiarów co pozostałe, może być z przeznaczeniem nawet dla 2 dzieci małych. Na spokojnie tam się naprawdę dość dużo simów zmieści. Mamy bardzo duży salon, dość dużą kuchnię. Jadalnia jest oczywiście otwarta, tak jak salon i kuchnia, o czym nie wspomniałam, to teraz Wam wspomnę. I domek posiada łącznie z łazienką rodziców aż 3 łazienki. Więc jest naprawdę, bym powiedziała, dość duży i bardzo komfortowy. Nada się zarówno jak i na taki domek startowy, jak i na dłuższą rozgrywkę, bo wiecie, jak to czasem bywa, zaczynamy jednym simem, a kończymy 8, tak więc naprawdę myślę, że będzie przystosowany w sam raz. I cóż jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć? Mamy bardzo duży taras, który nie jest gdzieś tam schowany z tyłu w domku, tylko jest bardziej, tak bym powiedziała, od frontu, na widoku. Mamy basen, a wiecie, że nie jestem za bardzo przekonana do tych basenów, nigdy mi się za bardzo nie podobały, przynajmniej osoby, które dłużej mnie oglądały, wiedzą zapewne o tym i pamiętają. Tak ostatnio zaczęłam się coraz bardziej przekonywać i dodawać to do domków, bo dają one naprawdę taki fajny posmak tym domkom i całkiem mi się to podoba. Cóż tutaj jeszcze mogę Wam powiedzieć? Domek oczywiście możecie sobie znaleźć w galerii i wystarczy sobie najprościej zaznaczyć sobie zawartość zmodyfikowaną, gdyż może się okazać, że ja podmieniłam już zdjęcia w czasie, kiedy Wy to sobie oglądacie przez program w galerii, a wtedy gra mi to liczy jako zawartość zmodyfikowaną, więc żebyście na pewno to znaleźli, to zaznaczcie sobie tą zawartość zmodyfikowaną, a następnie w wyszukiwarce w galerii słowo kluczowe. Wtedy Wam wyskoczy od razu hashtag, dopiszecie sobie tutaj moją nazwę z YouTube'a, czyli Simka Daga, i ten domek powinien być z racji, że jest najnowszy, gdzieś do góry, no i taka sama nazwa będzie tego domku jak tutaj ten filmik na YouTube, czyli Biały Maluch.
tak bardzo oryginalna nazwa bym powiedziała, ale trochę się wypstrykałam z tych nazw ostatnio. Cóż tutaj mogę wam jeszcze powiedzieć, moi drodzy? Chyba raczej będę się już z wami żegnać. Oczywiście, jeżeli filmik wam się podobał, no to zachęcam was do klikania łapek w górę, no i oczywiście komentowania. A żeby nie przegapić pozostałych filmików, które się tutaj pojawiają, a wracamy już wielkimi krokami do systematyczności z powrotem, no to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie w dzwoneczek, bo wiele, wiele nowości i generalnie nowych filmików was tutaj czeka, tak więc zachęcam bardzo, bo warto. Dobrze, wy zostańcie sobie do końca, ja uciekam. Pa!